Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski się kłania. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat zdrady i na temat kary śmierci. Uważam, że jedno z drugim się przenika. Za zdradę powinna być tylko i wyłącznie kara śmierci, ani mniej, ani więcej, że tak powiem. Z tym więcej to można, że tak powiem, dalej dyskutować, może jeszcze godzinami, ale że na pewno, że nie może być nic mniej. Odnoszę się to moja opinia na ten temat wywodzi się też stąd z moich pewnych takich nawyków, może trochę amerykańskich. Niezależnie, że amerykański system, jak chodzi o karę śmierci, to jest taki dosyć kiepski, ale mimo wszystko w wielu przypadkach popieram ten system, że w większości przypadkach ten system uważam jest bardzo dobry. Są przypadki, że Amerykanie, powiedzmy jakieś amerykańskie służby łapały jakichś bandytów, jakichś zwykłych przestępców, dopisywały wszystkie zbrodnie i złodziejstwa, powiedzmy w okolicy, i później dopisywały im i wysyłały ich na karę śmierci albo jakieś takie inne historie. To taki system po prostu, tam już jest taki przemysł Ministerstwa Sprawiedliwości, tak jak jest przemysł rolniczy, który jest chory, tak samo jeżeli to jest przemysłowo, to też jest to pozbawione sensu. Także uważam, że kara śmierci przede wszystkim powinna być za zdradę, oczywiście w warunkach wojennych i przy wyjątkowych bestialskich mordach, które są na 300% udokumentowane u różnych takich psychopatów. Tu uważam, że to jest właściwa reakcja. Także tamte jakieś takie historie związane z powieszeniem takim symbolicznym portretów tych polskich zdrajców z Brukseli, tych 6 tam posłów PO, to uważam, że to jest pryszcz. Uważam, że tutaj to w ogóle nie powinno być dyskusji. Bo oczywiście powinna być dyskusja, żeby jednak tych ludzi, powiedzmy, skazać na karę śmierci zgodnie z polskim prawem, które należałoby zmodyfikować. Powinna być o tym dyskusja, a te portrety to powinny być tylko symbol społeczeństwa bezsilnego, że w tym społeczeństwo jest bezsilne wobec obecnego wymiaru sprawiedliwości, który jest niesprawiedliwy, bo niesprawiedliwie karze albo nie karze w ogóle polskich przestępców, że to są chowy z radzieckiego, czegoś innego. Bo jeżeli ze zdrady byłaby kara śmierci, ta agentura, powiedzmy, agentura, która jest w Polsce rozsiana, polskojęzyczna agentura, wzięłaby, tak powiem, ostrze na wstrzymanie albo by żądała dużo większych wynagrodzeń, bo wiedziałaby, że czeka ich czapa. Także agentura momentalnie by się wyjątkowo skurczyła i mało który by się odważył na donoszenie na Polskę albo na szpiegowanie Polski na rzecz krajów, na rzecz innych krajów. Uważam, że powinna być kara śmierci, nieodwołalna wyrok i od razu czapa, nie to, żeby później wymiana jeńców w jakichś innych sprawach. Złapany, zatrzymany, odstrzelony. Znaczy, zastrzelony to może nie jest zbyt dobra forma, bo to zasługują jakieś ludzie lepszej klasy, po prostu powinien być powieszony albo w jakiejś innej formie resynklogowany, tylko coś na ten kształt, to są ludzie śmieci. Pozdrawiam, to na tyle.